Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia opinii Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej do projektu ustawy o odpadach, druk 456, oraz do druku sprawozdania komisji, druk 853. Wysoka Izbo, projekt ustawy o odpadach wprowadza zmiany mające na celu implementację do prawa polskiego dyrektywy ramowej w sprawie odpadów w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 roku. Ustawa ta wprowadza nowe pojęcia, nowe decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, określa procedury uznania produktu lub substancji za produkt uboczny oraz określa procedurę utraty statusu odpadu. Wysoka Izbo, w ustawie o odpadach przyczyni się do usprawnienia i doprecyzowania procedur w zakresie gospodarki odpadami. Ważną zmianą w projekcie, taką najbardziej istotną, bo bardzo duży zakres przedstawił przed chwilą pan poseł sprawozdawca, pan poseł Arkit, a ja chciałabym zwrócić uwagę na jeden szczególny element tej ustawy, to jest opisanie i uszczegółowienie postępowania z odpadami medycznymi, weterynaryjnymi, w szczególności z odpadami zakaźnymi, medycznymi, weterynaryjnymi. Określone zostały metody unieszkodliwiania tych odpadów poprzez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych lub zastosowania innych metod, ale także przedstawiono w tej ustawie kolejne procesy postępowania z tymi odpadami, aby właśnie te odpady, jak często oglądamy w mediach, nie znajdowały się także w lasach, a wiemy, że jest to najbardziej szkodliwy odpad, jaki można wytworzyć w naszych szpitalach. Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej rekomenduję przyjęcie przez Wysoką Izbę rządowego projektu ustawy o odpadach z uwzględnieniem poprawek, które znajdują się w druku 456 oraz w sprawozdaniu w druku 853. Jednocześnie zgłaszam poprawkę do projektu ustawy, które przekazuję panu marszałkowi. Dziękuję.